A, dzień dobry. Właśnie 7 godzina. Krzyśka obudziłem do pracy. Jedzie, dojechać mi można. Budzik miał nastawić. Ale ja to nie jestem budzik. Raźnij się tylko, kurwa. Ja sobie o kiełbasę. Nikola. Mi sobie gada głupoty. No, kawał drani. Zarabia, o, bardzo dziękuję dla Rafała Zielonego, a właśnie to, co byliśmy, mówiłem wczoraj, czy do cholery jasne, to po prostu, o maskę mam. A po co ty nie... Ty musisz zaraz jechać już do pracy. Pojadę cicho. A ja nie chcę tych ziemniaków. Ty miałeś o 6 wstać, o 5. Budziłem ciebie, zaraz. To cię wszystko zaraz. No to widzicie, ogółem. Przyjdzie, nie będzie obiadu. Ja kiełbasę sobie... To śniadanie zjem. A musiała w piecu. Podkładać. Pali się w piecu ciepło, żeby było. Ja tobie nie jestem potrzebny, ty jesteś osobą dorosłą, odpowiedzialny jesteś. O, krótki będzie film. A 7 godzina. Domowe przedszkole, cieszą się dzieci. Przedszkole domowe, w domu dzieci bawią się, a do szkoły nie muszą chodzić, bo ten wirus jest. No, to głupi naród będzie później. Bo w szkole uczą się wszystko. No i studenci, nie studenci, całe te, zobaczcie, ogółem ludzie. Co się ogółem zrobiło. Ale ogółem... W Polsce dziennie 600 osób umiera. Widzicie ogółem jak to jest? O, witaminy wiem, to będę musiał... O, jeszcze te mam. Też z rana też można napić się. Czy do apteki będzie trzeba zajechać? Witaminy. A to jeszcze mam te. O. Wezmę jedno, to na wzmocnienie organizmu jest.
witaminę C. O. Muszę zobaczyć. A te muszę kupić. O. To też muszę kupić. Tak to jest właśnie, widzicie. O, muszę wlać tego kole. No dobrze, pielęgniarka powiedziała. Jak Nikola ma przyjechać, to trzecia osoba tu nie jest potrzebna. To właśnie tutaj mnie nie będzie. To Nikola jedzie i dojechać nie może. Ona tylko się śmieje się. No to jaja z ciebie ludzie robią. A ty wszystko wierzysz. Na śniadanie kiełbasę. O. Na pocztę muszę zajechać. O i do banku mandat zapłacić. 100 zł. Co tam? Ma się pieniądze, się płaci. Ale państwa trzeba. No, to ułem dla Straży Miejskiej na Skłodowej 1 na górze. 100 zł dostaną. Będą ułem zadowoleni na pewno. Potrzebują pieniędzy. Bo i benzyna, i nie benzyna ludziom płacić, a sami widzicie teraz, jak to jest. Upada. Wszystko upada. Bo to ogółem ta zaraza panuje na całym świecie. Dużo firm, nie firmy, całe te poblokowali. Dobrze, ja się ogółem nie... La Rafała Zielonego. O, co wysłali dla mnie różaniec. A ja chciałem, o, była za mnie kobieta, a ja mam różaniec. O, i sam powiedział, że powiesi do samochodu. No, na pewno zadowolony jest z tego, że byłem. No, zawiózł nas też do Indiańców. No i też patrzy cały ten, w jaki sposób mi też pomaga. On sam powiedział, że w jaki sposób też będę mógł tobie pomóc, ale z tej okazji, że po prostu jakiś, to po prostu będziemy nagrywać filmy. No to ja zgodziłem się. Bardzo mile, bardzo grzecznie ze mną też rozmawia.
Tylko on za pół godziny przyjadę. No, dzwoni Krzysiek za pół godziny. No, ja już zaraz, za pół godziny już będę. A nie ma znów pół godziny. No, poczekaj, ja już jadę, za pół godziny będę. Pół godziny dla rodziny. To widzicie, jak to jest kółem. A on lubi nagrywać. Lubi na drzewach wisieć. On wisiał na drzewach, nie? Nie on. Nie. On. Tam, gdzie drzewa chcieli ścinać chyba, tak? No. A dobry artysta. On jest taki gruby, Adam Szota. A ten, co był u nas? No. A też jego pozdrawiam. Teraz taki Andrzej P. A to było kiedyś głośno. To było w telewizji nawet, nie? O. I Krzysztof Niemiecki przyjechał i mówi: ty, chodź, ratuj. Ale co się stało, Krzysiek? Wiszą na drzewach. Szwagier. Mój ja szwagier. Mówię, ja mówię, co się powiesili? A to w dawnych latach. To Krzysiek, bardzo dawno. Trzeba drabiny brać i leść. Rzek na Mickiewicza mieszkałem. No, na drzewach wiszą 25 lat Wojtek, pracuję. Na drzewach wiszą. Na drzewach wiszą pod spodem. Jadło stało. Boniaki. No. Ja do każdego kotu zabrunęłem. A kurczę takie, bigos. Coś ziemniaczki. Napój, kompot. Kurczę, żeś nie umierać. Ja mówię, co wy tam powodziliście? Ptakami jesteście czy czym? Zwaliście u mnie. No to ogólnie widzicie, jak to jest. No też w jaki sposób jestem popularną osobą. Niektórzy chcą mnie oglądać. Ja patrzyłem te filmy, co to krótkie filmy, bo za dużo nie chciałem nagrywać. Tak patrzyła się policja na mnie. No, bo czapkę miałem, całe to wszystko. Dziwili się, że ogółem przyjechałem z Krzysztofem. No i szliśmy na początku. No, chyba nic złego nie zrobiłem. O, i gazeta była, telewizja, chyba z 4 telewizji, Białystok, warszawska też była. No to ogólnie wszystkich was gorąco pozdrawiam. Nie, to może w jaki sposób to dobrze, bo to nie wiadomo, sami widzicie. No zaraz maj, czerwiec. Za 2 miesiące rok szkolny się kończy. A słyszeliście też, co firmę ma? Też wypowiadał się, też jego pozdrawiam. No,
bo widziałem ten film, to właśnie 34 osoby UM zatrudnia. A też sobie zobaczcie ogółem, też jest hotele, nie hotele, bary różne, galerie, część pozamykanych jest sklepów, galerie też pozamykane niektóre są, tam gdzie jest żywność, całe to wszystko to po prostu to muszą. Ludzie kupować. Nawet pisał SMS, że jeśli nie musisz z domu wychodzić, to ogółem nie wychodź, bo jest ta zaraza. Ale ogółem to robiłem wcześniej. To ogółem specjalnie wychodziłem, karetka zabierała, policja była, karetka zabierała, wiozła do w Świedeckim chyba raz byłem i w Gigancie tam, gdzie Krzysiek. No badania zrobili, całe to wszystko i po prostu. No ogółem. Trochę też pomyślałem na tym, bo też przechodnie są pozamykane. Ale fajnie ty krzyknąłeś. Czekaj. Komuna? Precz z komuną. Precz z komuną. A ludzie, ile ludzi było. A ja na początku zakrętam mi po prostu. I za mną od razu. O, bardzo dziękuję, bo ogółem widzieliście polska flaga. Niektórzy pochwalą, a niektórzy po prostu będą jaja robić. A też spotkałem, co w tamtym roku byli tutaj, na ławce latem. Też ich serdecznie pozdrawiam. A jak poznają, kurde. I kobiety jakie były. Ze swoimi mężczyznami. No to na chwilę pokazywałem tylko. Chyba nie mają za złe, że nagrałem. To pokazałem, bo to jak pochód taki. To trzeba po prostu pokazać ludziom z innych miast. Cały świat to ogląda. Oglądał, bo telewizja, nie telewizja, całe te wiadomościach na pewno to było. Ale ciekawe, jak to pomyśleli dziennikarze, ci całe telewizja, całe to wszystko, czy byli w jakiś sposób, on na pewno dobre pieniądze zarobił za to. No, centrum Białegostoku pokazałem.
Fajnie jest całe to wszystko Białystok. To ratusz. Tam się ułem. No tam co przychodziliśmy całe te to właśnie restauracje są te po prostu parasole latem całe te też tam o za Asiu Basiu byłem to na pewno była zadowolona, że pokazałem. O, szła niedaleko mieszkała ze swoimi koleżankami. Bo szedłem nawet też pozdrawiam Bank Agricole i bo tam też jestem znaną osobą. I drugi też bank, Bank Starczyka. Tam jeszcze jeden też bank. Tam parę banków jest. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję, że mogłem w jakiś sposób wyjść, pokazać się ludziom. Ale bardzo dziękuję, nikt, żadna ogółem osoba, no po cichu, może tam gadali na mnie coś nie tak, ale ogółem tyle osób, chyba z 30 osób zrobili ze mną zdjęcie na pamiątkę. Czy można całe to wszystko. No i ogółem te osoby, które tam były, to serdecznie ich pozdrawiam. Miłego dnia życzę wam.